Witam Państwa serdecznie na podsumowaniu gminnego konkursu na palmę, pisankę i koszyczek wielkanocny. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami wynikającymi z niej nie możemy się spotkać osobiście. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konkursu i dziękuję za przepiękne i niepowtarzalne prace. Pozwolę sobie teraz przedstawić protokół komisji. Protokół z rozstrzygnięcia gminnego konkursu na tradycyjną palmę, pisankę, koszyczek wielkanocny. Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Borodijuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Agnieszka Demidowicz, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Małgorzata Hanas, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła zwycięzców w gminnym konkursie na tradycyjną palmę, pisankę i koszyczek. Komisja pracowała w dniu 16 marca 2021 roku w Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu. I tak, w kategorii palmy komisja stwierdziła, że do konkursu zgłoszonych zostało 10 palm wielkanocnych. W ocenie palm brano pod uwagę walory estetyczne, to jest kompozycja, dobór barw, architektura bryły, tradycyjne elementy i techniki przygotowania motywów tworzących palmę, staranność wykonania adekwatna do wieku i wrażenie artystyczne. W kategorii dzieci do lat 10 komisja przyznała pierwsze miejsce Zofii Doroszuk. Przyznała też wyróżnienie dla Kingi Mikołajczuk. W drugiej kategorii dzieci powyżej 10 lat komisja przyznała dwa pierwsze miejsca dla Marceliny Chodun i Jakuba Żuka. W kategorii młodzież szkół średnich i dorośli pierwsze miejsce otrzymuje Maria Charwacka, drugie miejsce Julia Charwacka, trzecie miejsce Bożena Gawda. W kategorii grupowej pierwsze miejsce siostry Paulina i Natalia Melaniuk, drugie miejsce Łukasz i Jakub Orłowiec. W kategorii pisanki komisja stwierdziła, że do konkursu zgłosiło się 12 osób. W ocenie pisanki brano pod uwagę tradycyjne wzory i techniki zdobnicze, staranność wykonania oraz ogólne wrażenie artystyczne. I tak, w kategorii dzieci do lat 10 pierwsze miejsce otrzymuje Weronika Juran, drugie miejsce Michalina Chodun. Ponadto komisja przyznała wyróżnienia dla Jakuba Kracia, dla Jakuba Romaniuka i Michała Borysa Koniecznego. W drugiej kategorii dzieci powyżej 10 lat pierwsze miejsce otrzymuje Marcelina Chodun. Ponadto wyróżnienie Błażej Krać. W kategorii młodzież szkół średnich i dorośli pierwsze miejsce otrzymuje Julia Charwacka, drugie miejsce otrzymuje Danuta Bandzarewicz, trzecie miejsce otrzymuje Maria Charwacka. I trzecia kategoria to koszyczki. Do konkursu zgłoszonych zostało 13 koszyczków wielkanocnych. W ocenie koszyczków brano przede wszystkim pod uwagę architekturę bryły, staranność wykonania i ogólne wrażenie artystyczne. I tak, w kategorii dzieci do lat 10 pierwsze miejsce otrzymuje Kamil Kłopotek, drugie miejsce Magdalena Lesiuk, trzecie miejsce Piotr Maksymiuk. Ponadto komisja przyznała wyróżnienia dla Adama Lesiuka, Jakuba Koszołko, Oskara Faliszewskiego i Oskara Steckiewicza. W kategorii dzieci powyżej 10 lat pierwsze miejsce otrzymuje Jakub Żuk, drugie miejsce Jakub Maksymiuk i trzecie miejsce Amelia Kokoszkiewicz. W
kategorii młodzież szkół średnich i dorośli pierwsze miejsce otrzymuje Danuta Bandzarewicz, drugie miejsce Monika Demczuk i wyróżnienie otrzymuje Anna Jóźwiak. Na tym protokół zakończono i komisja złożyła swoje podpisy. Gratuluję wszystkim wygranym i wszystkim wyróżnionym. Dziękuję jeszcze raz za udział w konkursie mimo takiej sytuacji. Bardzo się cieszę, że jednak zareagowaliście Państwo na nasz konkurs i zechcieliście wziąć udział. Już z tego miejsca zapraszam do kolejnego konkursu na pisankę, palmę i koszyczek wielkanocny, ale też innych konkursów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. Dziękuję za uwagę.